Dla przypomnienia niektóre osiągnięcia tego zawodnika. 3 razy w finale indywidualnej Mistrzostw Polski. Najlepszy wynik to 5. miejsce w 1988 roku w Lesznie. W Mistrzostwach Polski par klubowych walczył 1 srebrny i 2 brązowe medale. W 1989 roku był 3. w indywidualnym Pucharze Polski. 1993 w kryterium masów. W drużynowych Mistrzostwach Polski wywalczył 3 srebrne i 1 brązowy medal. Startował również w finałach Złotego Kasku. Podobno w rybnickiej dzielnicy Niedobczyce żużlowcy rodzili się w co drugim domu. Pan też był jednym z tych dzieciaków, które zanim usiadły na motor żużlowy, to wcześniej śmigały na pokopalnianych hałdach, na komarkach, rowerach, SHL-kach starych, na wszystkim, co było? No tak było, bo w tym czasie, powiedzmy w latach 70. Do żużla byli zapisani, powiedzmy, Szymański, Brachmański, Frus. Mieliśmy, powiedzmy, takie małe motorki, motorowery, powiedzmy, na którymi próbowali jazdy na żużlu, nie? No i tak się to zaczęło. Taka była dyscyplina wtedy? Jazda na rowerku, na komarku, po hałdzie? No tak to wyglądało w tym czasach. Mieliście taką pakę? Stanowiliście ci chłopcy, którzy urodzili się w Niedobczycach, pochodzili z Niedobczyc, mieszkali tam, a chcieli się związać z żużlem? Mieliście taką paczkę na osiedlu? Znaliście się wszyscy? No, znaczy wszyscy chodzili do jednej szkoły, nie? I tak to wyglądało w tych czasach. Czyli po szkole plecak w kąt? Tak, i na motorowery albo na jakieś inne motory. Pan był kim zawsze? Antonim Skupieniem czy nie? No, raczej Antonim Skupieniem. Czyli nie miał pan żadnego żużlowego idola. Jak pan w ogóle trafił do żużla? No przecież w Niedobczycach to w tak, zasadzie... Tak, powiedziałem, że na początku zapisali się do żużla Frost, Szymański, Brachmański. No a po roku, powiedzmy, mnie tam skaperowali, no i się zapisałem również tak samo jak oni. Ilu wtedy było adeptów? W szkółce? Znaczy, do szkółki po prostu nabór, powiedzmy, wyglądał tak, w taki sposób, że pan trenerem był pan Gryt. To chyba było 10 albo 12 adeptów było. Adeptów to jeszcze nie byli adepci. Chętni, powiedzmy, co chcieli spróbować jazdy na motorze żużlowym, nie? To pan Gryt tam zrobił taką zbiórkę jedną, że jechaliśmy, był taki motor klubowy WSK. I takie jazdy próbne były zrobione, kto umie na czymś jeździć, nie? No i był wyznaczony taki czas, że i tak jakieś pachołki były porobione. Na torze? Nie. To ja powiem, pod lasem, powiedzmy, nie? No i tam się jeździło, jeżeli się ten czas odpowiednio wykręciło, no to się można było się zapisać do żużla. Wychował się pan w domu, gdzie kopalniane wieże było widać pewnie z każdego okna. Nie było tak, że w domu panu powiedzieli rodzice, gdzie tam do żużla pójdziesz, chłopie, tu na grubę, porządna robota? No, na kopalni już pracowałem, ale w tym, powiedzmy, na drugim treningu, na trzecim, miałem wypadek, no i matka powiedziała koniec, nie? To jak ją pan przekonał? Czekałem do 18 roku życia, aż miałem 18 lat i mogłem już podejmować sam decyzję. Czyli była jakaś przerwa, tak? Znaczy ja zacząłem jeździć, powiedzmy, miałem 17 lat, był ten upadek, no i rok przerwy, no i jak miałem 18 lat, to już przystąpiłem jako sam. A po zaliczeniu takiego dzwona nie miał pan ochoty powiedzieć dziękuję na razie sobie? No raczej nie. Licencję zdał pan w 1977 roku. To był już koniec epoki tych wielkich gwiazd, legend rybnickiego rowu, czyli Andrzeja Wyględy, który poświeżo po wypadku kończył karierę, Joachima Maja, Stanisława Tkocza. Jak wtedy zorganizowany był klub? No klub jest, był w tym miejscu, co jest, nie? No klub funkcjonował normalnie raczej. Ale byli mechanicy, był służbowy? Tak, no byli mechanicy, którzy opiekowali się sprzętem klubowym, no i tak to wyglądało. A czy chłopiec, który przychodził, czy młody mężczyzna, który przychodził do klubu, dostawał komplet wyposażenia, czy wszystko musieliście sami kupować, jak to nie, wyglądało? Nie, znaczy dostawali, może po późniejszym czasie, ale na początku się jeździło w takich kufajkach, no i dlatego też miałem ten wypadek, bo ta kufajka mi wciągła do kosza sprzęgłowego, no i mnie wciągło cały pomotor, no i była gleba, nie? Połamał się pan?
No, no, tylko w czymś mózgu miałem. No. Eugeniusz Tudzież, z którym notabene spotkał się pan później w dorosłej drużynie rowu, podkreślał w rozmowie ze mną, że dla niego takim mentorem, taką osobą, na której on się wzorował, która bardzo wiele o żużlu go nauczyła, był pan Antoni Woryna. To z nim spotykał się w ogrodzie, siadali przy kawce i on opowiadał mu, tłumaczył, dawał rady, wskazówki. Pan też miał kogoś takiego, jakiegoś mentora? Czy mentora, mentora, ale był trener Gryt, który powiedzmy przekazywał nam swoje jakieś tam uwagi, co mamy robić, no to tylko to raczej tylko on. Byliście w niego, wy młodzi chłopcy, wpatrzeni jak w obrazek? Słuchaliście go zawsze? No raczej się go słuchało, nie? I to pomagało tu, nie? Tak? Dobry fachowiec? Bardzo dobry. A mówił? Podpowiadał tak po ojcowsku? No właśnie, tak, pan Gryt, po ojcowsku mówił. Antoni Skupin miał talent na miarę wielkich rybnickich rycerzy Czarnego Toru, takich jak Ludwik Draga, Joachim Maj, czy nawet jego znakomity imiennik Antoni Woryna. Niestety pech polegał na tym, że początek jego ścigania na Czarnym Torze to był jednocześnie początek kryzysu w rybnickiej sekcji żużlowej. To opinia jednego z obserwatorów żużlowego środowiska wtedy w Rybniku, spisana. Jak wyglądały właśnie w latach początków pana kariery, jak wyglądała sytuacja w klubie? Były pieniądze? Był sprzęt? Pieniądze na pewno były, a sprzęt po prostu był rozdzielnik w Warszawie. Każdego roku się pod koniec sezonu się zamawiało części w PZMUCie. Tam mechanik robił jakieś zamówienia, no i się powiedzmy te części przychodziły na wiosnę do klubu, no i były jakieś tam robione. No i robili remonty motorów, nie? Ale to robili mechanicy klubowi wszystko. No właśnie, z panem też współpracował mechanik klubowy, tak? Tak. Na indywidualne zawody też jeździł? Tak, jeździł na indywidualne zawody, na zawody i na zawody drużynowe. Oprócz mechanika, także na zawody jeździł z nami pan trener Wiednia. Nawet jeśli to były zawody indywidualne? Tak. Ta jego obecność w parku maszyn dodawała panu pewności siebie? On jeździł powiedzmy z nami, jakbyśmy byli młodzieżowcami, nie? A w późniejszych czasach w seniorów, jakbyśmy byli seniorami, to raczej już nie jeździł, nie? Dało się wyżyć wtedy tylko z jazdy? Też był rozdzielnik, powiedzmy, że było 80 zł za punkt. 80 zł? Tak. W pierwszej lidze, a w drugiej lidze było 60 zł. No to 80 zł, co pan mógł kupić za to? Dużo rzeczy chyba. Nie pamiętam, co szło wtedy za to kupić, no ale taki był rozdzielnik. Pytam dlatego, że Andrzej Wyglenda stwierdził, że najpierw na początku jego kariery te 80 zł to starczyłoby na litra wódki, a później już na pół litra tylko. No tak pan Wyglenda tak powiedział, tak musiało być. Dość wcześnie założył pan rodzinę, w wieku 22 lat się pan ożenił, stanął pan na ślubnym kobiercu, potem były dzieci. Jak to się udawało łączyć? Zarobić na rodzinę trzeba było trenować, trzeba było pomóc w domu. Jak to się udawało? Żonę poznałem, bo pracowała na stadionie. Tam ją poznałem, no i to jakoś się to wszystko układało. Nie miała nigdy do pana pretensji, że ciągle jest pan w rozjazdach, na zawodach? No na pewno miała, że mnie bardzo często w domu nie było. No teraz dlatego jej pomagam. No, prowadzimy razem wspólnie firmę. Co to za firma? Co robicie? Rozwozimy lekarstwa z Katowic do Rybnika. Czyli wciąż jest pan w rozjazdach? Tak. Czyli tego stylu życia pan nie zmienił w ogóle? Raczej nie. Dekada lat 80. XX wieku to był bardzo trudny czas dla sportowców w ogóle, nie tylko dla żużlowców. Gospodarka była w takiej, a nie innej sytuacji. Wiele podmiotów państwowych wycofywało się ze sponsorowania żużla, a zawodnicy bardzo chętnie wyjeżdżali na zachód w poszukiwaniu pieniądza, w poszukiwaniu lepszego życia sportowego. Zostawali tylko ci najwytrwalsi. Pana nigdy nie ciągnęło na zachód? No raczej mnie nie ciągnęło na zachód. Ostatnim uciekinierem, to uciekł na zachód, to był Adam Pawliczek. Ale to już końcówka lat 80. No, pojechał na zawody z kadrą, no i już nie powrócił, nie? Ale były takie pokusy, żeby kiedyś wyjechać z kadrą i zostać? A, raczej nie bardzo. To co pana ciągnęło do kraju? Rodzina? Rodzina, no i znaczy mi się przede wszystkim w Rybniku bardzo podoba. To po co miałem gdzieś wyjeżdżać, jak powiedzmy, tutaj miałem wszystko.
A karierę? Nie myślał pan o karierze na przykład w Wielkiej Brytanii? Piotr Pyszny to był ten okres, kiedy Piotr Pyszny kończył, prawda, jazdę na Tak, Piotr Pyszny kończył, po prostu jeździł na zawody do Anglii, no i dojeżdżał na zawody tu do Polski, nie. Nie mówił nigdy, Anto Kołec, spróbujesz tam sił? No nie mówił. Młodzi zawodnicy lubili podobno strasznie z panem jeździć, bo zawsze mogli liczyć na taką opiekę. Pan ich brał pod skrzydła i ich pan bezpiecznie kludził do mety. Lubili też pana ponoć rywale, bo zawsze podobno pan zostawiał, zachowywał zdrowy rozsądek i zostawiał trochę miejsca przy płocie. Nie zdarzało się nigdy przeszarżować, docisnąć kogoś do tego płota? Pojechać z takim pazurem większym? Znaczy nie bardzo. Jak ktoś był szybszy, to po prostu się mu robiło miejsce, albo to w tak delikatny sposób się go ściskało w stronę bandy, żeby popuścił, nie? No ale żeby tak po chamsku wjechać, to raczej nie bardzo. Gentleman na to, że tak o panu mówili podobno, tak? O to ja nie wiem. Z kim panu jeździło się w parze najlepiej? W parze się jeździło z każdym dobrze, tylko po prostu, ale ten drugi, powiedzmy, kolega musiał chcieć jeździć w parze. No tak, dobrze się jeździło z bratem, z Bronkiem Klimowiczem. Zachowały się te przyjaźnie z toru, z drużyny do dzisiaj? No na pewno tak. Znaczy, mieli ostatnio, chyba 10 lat temu, takie spotkanie. Tam był Janek Nowak, Klimowicz, Pawliczek był Heniowym. Fajnie było się spotkać chyba z kumplami, co? Na pewno tak. Podobno bracia Skupieniowie na torze stanowili duet nie do pokonania. Jak się z Genkiem jeździło? Z Genkiem dobrze się jeździło. Dopóki mu nie urosły skrzydełka. Nie? On podobno przekonywał rodziców do tego, żeby pozwolili mu w ogóle jeździć. Czy to było tak, że pan zaliczył dzwona na tydzień przed swoim weselem, a jemu rodzice powiedzieli, że ma nie jeździć na żużlu? Na pewno też mu nie chcieli pozwolić, dlatego tak samo zaczął jeździć, jak miał 18 lat dopiero. Późny to wiek, prawda, dla żużlowca? No, w tamtych czasach żużlówka była do 23 lat, nie? No to tak. A jak to z tym dzwonem przed weselem było, rzeczywiście? Byliśmy na zawodach po Rzeszowie. Żona ze mną tam wtedy jechała, jeszcze nie była żoną. Jechała ze mną na zawody, no i tam w czasie jednego biegu, nie wiem, z jakimś, z którym zawodnikiem, ale miałem upadek, no i była kaplica. Kaplica, czyli połamany. No połamany nie, taki potłuczony. No i co? I do wesela, do ślubu się zagoiło, czy No, zagoiło się i wszystko było w porządku. A nie dołączyła żona do tekstu przysięgi czasem i póki jeździsz na żużlu, nie, to... Znaczy nie. Nie była pani karą? Nie. W starych wywiadach pana brat chętnie opowiadał o tym, że na pożyczonym od pana sprzęcie pokonał słynnego Hansa Nielsena. Tak rzeczywiście było? No tak było, no, że tam miał jakieś problemy, miałem z motorem. No i wziął mój motor, no i po prostu z nim wygrał. A mieliście wspólny warsztat? To co moje, to i twoje? Wspólny warsztat mieli, ale nie było tak, że co twoje, co moje. Jeżeli powiedzmy coś mi brakowało, no to z miłą chęcią na pewno mi pożyczywał. No a który z braci Skupieniów miał lepszy sprzęt? Lepszy sprzęt miał zawsze Genek. Znaczy w tych czasach, powiedzmy, moich szyb, znaczy w 80-tych, to miał ja lepszy sprzęt, nie? A później to... Jak powstawało w sumie to zawodostwo, to miał już lepszy sprzęt. Znawcy Speedwaya twierdzą, że to panu w pierwszym rzędzie, pana osobowości, wyjątkowemu zmysłowi jazdy, rybnicy kibice zawdzięczają ostatnie medale drużynowych mistrzostw Polski. Jak te medale smakowały? To był koniec lat 80., początek lat, rok 90., ostatni medal srebrny. Czuliście na plecach wy zawodnicy presję wtedy, że trzeba coś ugrać, trzeba coś zdobyć, bo już kilka lat było bez medalu w Rybniku? No, w tych czasach, powiedzmy, byliśmy, powiedzmy, oddelegowani z kopalni, powiedzmy. I było tak, że powiedzmy, jeżeli się parę meczów przegrało, to prezes przyszedł na zebranie i powiedział, jeżeli tego meczu nie będzie wygrany, to jutro jesteście wszyscy na kopalni na dole. Działała taka motywacja? No, na pewno to działało. No ale mimo wszystko później pan pracował na kopalni. No to już były lata 90. No po prostu... Było powiedziane tak, że albo idziesz do pracy, albo cię zwalniają, nie? No ja po prostu powiedziałem, że jednak idę do pracy, a dam się sobie radę na kopalnię, nie?
Czyli łączył pan wtedy jedno i drugie, tak? W jakim oddziale pan wylądował? Na początku normalnie w oddziale wydobywczym, a później w maszynowym. Ale to ciężka robota, oddział wydobywczy. Ja sobie nie wyobrażam, że pan po wyjechaniu z dołu jeszcze biegł na trening. No, ale zawsze jakieś ulgi były. Czyli dało radę czasem trochę wcześniej wyjechać. Panie Antoni, mówią o panu, że to, co już wcześniej wspominałam, że obok Ludwika Dragi czy Antoniego Woryny pan był wielkim talentem. Dlaczego pan nie ma w swoim życiorysie medali Mistrzostw Świata? Mistrzostw Świata? Nie wiem, po prostu nie mam. Czego brakowało? Nie wiem, co pani powiedzieć. No po prostu nie byłem taki dobry, żeby zrobić medal na jako mistrz świata, obojętnie. Ale w eliminacjach pan startował, prawda? Tak, w eliminacjach startowałem w SKO, którą tam rundę wygrałem. Później był chyba półfinał czy ćwierćfinał w Poking. No tam z dorobkiem chyba z 7 punktów odpadłem z dalszej rywalizacji. A półfinał był właśnie w Rybniku z tego pustego Poking. Nie. Ale to nie było tak, że przepaść była między polskimi żużlowcami, a tymi zachodnimi w sprzęcie? No, na pewno była przepaść pomiędzy sprzętem pomiędzy naszym, a Orlik. A próbował pan kiedyś swoich sił na przykład na motocyklu, nie wiem, Berger albo kogoś innego? Tak, próbował. Znaczy, razem był postawiony mi motocykl od Dugarta, na jakimś tam meczu, nie wiem jakim. No, po prostu on po prostu wygrał wszystkie biegi na tym, a tam był... Decydował się chyba wynik meczu i mi go podstawiono. No i tak przyjechałem czwarty. Chętnie pan wraca wspomnieniami do tych lat aktywnej jazdy? Na pewno, bardzo często się. Bo na stadionie jestem, to muszę się. Jak się jest, to po prostu się myśli o tym, co kiedyś było, nie? Jak się pracowało w pierwszej drużynie? Trenerem w Ekstralidze nie był każdy trener w Polsce. Pan sobie z tym wyzwaniem radził. Był to stres duży? Znaczy pani mówi o tych stresach, co teraz są? No, stres na pewno był, no a tak się to skończyło, że mi odpadli. Mecz przegrany w Lublinie, no i tak to było. Przeżył to pan mocno, tą porażkę? Na pewno tak. Panie Antoni, pan się spełnia w roli trenera młodzieży? Bo pan na Rybkach zostawia, nie mogę powiedzieć kawał serducha, bo całe serducho. No, czy się sprawdzam? Spełniam. Że spełniam. To chyba tak. Lubi pan pracę z młodzieżą? Tak, bardzo lubię pracę z młodzieżą. Te dzieciaki patrzą na pana tak samo, jak pan patrzył kiedyś na Gryca? No, powiedzmy chyba tak. Co jest najważniejsze właśnie przy szkoleniu dziś młodzieży? Podejście? Podejście. No po prostu to widać, jak te dzieciaki, powiedzmy, chcą być wielkimi mistrzami. Jak dziś wygląda szkolenie młodzieży? Czy to są chłopcy, którzy zdecydowanie, wcześniej przychodzą do klubu, prawda? Bo... Ale mówimy teraz o mnie żużlu, czy o mnie żużlu, powiedzmy? Mówimy w ogóle o przygodzie z żużlem. Tak, ale powiedzmy o mnie żużlu. Znaczy jest tak, że u nas w Rybkach, powiedzmy, sprzęt jest taki, jest do takich dzieci, co niby początkujących, co niby chcą się czegoś nauczyć. Jeżeli mu to wychodzi, powiedzmy, to rodzice inwestują w sprzęt, który jest bardzo drogi. No i jeżdżą, nie? Jeżdżą normalnie po zawodach. Tak, wszystko jest samo jak w wielkim żużlu. Uczą się takiego profesjonalnego podejścia do uprawiania tego sportu? Znaczy tak. A to, czy to nie jest tak, że trochę rodziców i samych dzieci też kusi wizja wielkiej kariery, wielkich stadionów, wielkich pieniędzy? Czy wielkie pieniądze, to nie wiem, no ale wielkich stadionów i ludzi to na pewno tak. Nie każdy adept nadaje się na żużlowca. Pan jako człowiek, który szkoli dzieci od najmłodszych lat, pan to na pewno widzi. Nie mówię, że na pierwszym, ale na pewno na entym treningu to widać. Ma pan jakiś problem, żeby komuś powiedzieć, no sorry młody, nie nadajesz się? Jest na pewno problem, powiedzmy o dzieciach mówimy w tym momencie, ale tam powiedzmy jeździ, tam powiedzmy pół roku. No i to się mu tam mniej więcej daje do zrozumienia, że się już powoli ma skończyć jazdę, bo się do tego nie nadaje, nie? Nie ma sensu inwestować w takiego, prawda? A w szkółce rowu Rybnik?
to jest ten czas, kiedy też jeszcze zawodnikom można powiedzieć, te 16-17 lat, że no niestety nic z tego nie będzie? No na pewno tak. Przecież były robione selekcje. Wiadomo, że było się, że jeżeli mu coś do tej pory nie wychodziło i nie będzie wychodziło dalej, no to się po prostu z niego zrezygnuje. Żałuje pan, że kariera niektórych zawodników, z którymi pan tutaj miał do czynienia w Rybkach, no nie przeniosła się jednak na sukcesy na tym wielkim torze? A czy w Rybkach? W Rybkach. No powiedzmy, Kasper Wuryna jest z Rybek, sukcesy jakieś tam miał i ma dalej. Chmiel. No, jeździł jako młodzieżowiec, jeździł bardzo dobrze. No ale już Dominika Tymana nie ma, Kacpra Kłosoka nie ma w drużynie. Został z tej Kasper ekipy, Kłosok, powiedzmy, Kasper Paweł. Kłosek, powiedzmy, ani w Miniżurzu tam nie brylował, nie? Tam miał parę zawodów, co mu wyszło. Ale Cześniewski, proszę, jest. Na początku jeszcze był Cieślar, Kuchliński. Jakoś ekipa była. A jak zatrzymać zainteresowanie tych młodych chłopców przy żużlu? Bo mieliśmy przykład Piestrzyńskiego, który dobrze rokował, póki był zawodnikiem mini żużlowym. Później z dnia na dzień w zasadzie zrezygnował w ogóle ze sportu. Znaczy on zaczął jeździć w klasie 250, no i coś tam nie wyszło. No i sam się zdziwiłem, że po prostu po jednej, któryś tam zawodach powiedział, że już nie będzie jeździł, nie? To rozczarowanie, bo z nim związał pan jakieś nadzieje, prawda? No na pewno tak. Myślałem, że będzie jeździł w Rybniku. No a w któryś z tych zawodników, który ma pan dziś w szkółce rowu, to jest materiał na porządnego, solidnego ligowca? Na pewno tak. Jest na pewno nim Ludwiczak. No. A co z tego wyjdzie, nie wiem. Gdybym miał pan carte blanche i mógł zrewolucjonizować szkolenie młodych żużlowców, jak by pan to zorganizował? Co by pan zmienił? No, uważam, że teraz to wszystko dobrze działa. Czyli te zainwestowane pieniądze to jest dobry pomysł, tak? Że trzeba na początek trochę zainwestować? Na pewno trzeba zainwestować, żeby w przyszłości wiedzieć, ile co kosztuje. No i po prostu, jeżeli się to, powiedzmy, nie jest klubowe, to wiadomo, że się będzie bardziej o to dbało.